Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się bardzo, że mogę się z Państwem tutaj spotkać. Tak jak Małgosia mówiła, jestem z zawodu operatorem kamer, producentem filmów dokumentalnych. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem piątki dzieci. Mam w tej chwili 42 lata. To są takie najważniejsze może dane z przodu. Kiedy miałem lat 14, do Polski przyjechał światowej sławy bioenergoterapeuta Harris. Harris był człowiekiem, o którym szła fama, że uzdrawia z chorób, przed których klasyczna medycyna nie może pomóc. On przyjmował w kościołach setki tysięcy ludzi w Polsce. Ja dzisiaj jestem przekonany, że to jest człowiek, który otworzył nasz kraj na okultyzm. Ci ludzie, którzy do niego przyszli, później wielokrotnie pewnie ponieśli tego skutki duchowe i ponoszą do dzisiaj. Ja również trafiłem w taką kolejkę. Zostałem zaprowadzony do niego, mimo tego, że byłem wyczynowym sportowcem. I po kilku godzinach czekania nałożył mi ręce na głowę, coś pomamrotał i cała sprawa minęła. Tak się moja przygoda z nim na początku skończyła. Natomiast jakiś tydzień później, będąc w czasie mszy świętej w kościele, straciłem przytomność. Kościół był pełny ludzi, stali jeden obok drugiego, więc mnie, młodego, dorastającego chłopaka, wynoszono nogami do przodu ponad głowami wiernych. Więc oczywiście traumatyczne przeżycie. Później w następnym tygodniu, kiedy przyszedłem na mszę świętą, źle się poczułem w tym pomieszczeniu, w pomieszczeniu kościelnym. Więc wycofałem się do tyłu, w stronę wyjścia, w stronę świeżego powietrza. Dwa tygodnie później jeszcze bardziej do tyłu i chyba po trzech tygodniach byłem już zupełnie na zewnątrz. Tam spotkałem takich młodych ludzi, których wszędzie w Polsce pełno, przed każdym kościołem. Znaleźliśmy szybko wspólny język i przestałem chodzić do kościoła. Rodziców okłamywałem co do czytań, które były na danej mszy i tak minęły następne 4 lata mojego życia. Kiedy miałem lat 18, nadarzyła się z kolei okazja wyjazdu poza granicę. Ja byłem wtedy jednym z pierwszych z moich rówieśników, później cała fala wyruszyła, to był rok 84. W moim przypadku były to Niemcy, Monachium. To miasto związało mnie ze sobą na następne 20 lat. Kiedy przyjechałem do Monachium, robiłem tam to, co potrafiłem najlepiej, czyli grałem w koszykówkę, trenowałem młodą drużynę, z tego się utrzymywałem, żyłem w mieszkaniu z dwoma Amerykanami, no więc szybko pojawił się pierwszy samochód, jakieś ubrania, całkowita wolność, to, o czym wszyscy młodzi ludzie marzą, stało się udziałem w moim życiu. Po 2 latach mniej więcej okazało się, że nie wystarczy mi umiejętności i wzrostu, żeby grać w pierwszej lidze. Trzeba było się rozejrzeć za czymś innym. I trafiłem do Bawarskiej Opery Narodowej. To jest potężny dom, 3000 pracowników, 160 premier w roku. Olbrzymie techniczne zaplecze. Ja pracowałem tam przy świetle przez kolejne lata. Jednocześnie uczyłem się języka, potem maturę kończyłem i po 4 latach spotkałem takiego awangardowego reżysera, który zaproponował mi współpracę i trafiłem do jego grupy. Znowu kolejne 4 lata jeździliśmy trochę po Europie, robiliśmy różne takie zwariowane rzeczy, po czym ja stworzyłem taką grupę swoją teatralną i tu żeśmy się zajęli czymś, co było wtedy stosunkowo nowe, właśnie takimi przedstawieniami multimedialnymi z użyciem muzyki, światła, obrazu. I to były następne, tak mijały następne lata i pod koniec 90. lat spotkałem na takiej zabawie, na takiej imprezie, spotkałem reżysera programu telewizyjnego, niemieckiego odpowiednika polskiego programu Randka w ciemno. Ten człowiek z kolei zaproponował mi pracę w studiach i tak trafiłem do telewizji. Znowu fascynujący świat, kolejna zmiana. Tam spotkałem reżysera, najpierw później operatora filmowego, który akurat poszukiwał asystenta. To był Szwajcar, francuskojęzyczny, więc ucieszył się, że jako Polakowi może mi dać szansę wykształcenia. Przez 4 lata pracowałem u niego, zanim zacząłem sam, wziąłem kamerę do ręki i zacząłem pracować jako dokumentalista. To, co Państwu tutaj opisuję, to jest moje życie zewnętrzne, które podziwiali członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, koledzy, mówili, ale się chłopakowi powodzi. Co roku większy samochód, dalsze podróże, droższe ubrania, więc ja też byłem z siebie bardzo dumny. Natomiast w moim życiu wewnętrznym byłem człowiekiem, który z roku na rok
sukcesywnie coraz głębiej przekraczał wszystkie przykazania Boże. Byłem potwornym egoistą, byłem człowiekiem, który wszystko, każde spotkanie, każdą osobę w zasadzie filtrował przez pryzmat swojego własnego ja. I tak się to wszystko toczyło z roku na rok, coraz bardziej, coraz głębiej. Aż na początku 90. lat spotkało mnie coś, co później określono mianem ruchu techno. Więc muzyka elektroniczna generowana przez komputery, nowe narkotyki syntetyczne, z którymi można było nagle żyć kilka lat w taki sposób, że rodzice czy nauczyciele nie zauważali tego, nie tak jak wcześniejsze narkotyki, które w ciągu 2-3 lat bardzo destruktywnie powodowały, że człowiek gdzieś tam lądował w rynsztoku. I no, jak wszystkie takie kultury młodzieżowe, swój język, swój sposób zachowania, ubrania, ubierania się, zaczęto organizować imprezy w różnych takich ciekawych miejscach, jakichś byłych kopalniach, byłych w jakichś schronach atomowych, no, w najróżniejszych miejscach, taka była moda na to. Ja zacząłem jeździć z przyjaciółmi po różnych takich miejscach i się tam bawić. Już w Polsce miałem moje korzenie muzyczne, to właśnie była muzyka elektroniczna. W 70-tych latach już słuchałem takich prekursorskich zespołów jak Kraftwerk czy Jean-Michel Jarre, Pink Floyd, z których później z ich doświadczenia właśnie czerpał ten ruch techno. W czasie jednej z imprez miałem pomysł stworzenia pewnego urządzenia akustycznego, które miało się składać z 64 głośników wewnątrz odbiorcy. I zamysł był taki, żeby dowolny sygnał mógł być puszczony przez dowolny głośnik, a wszystko to zaprogramowane poprzez komputery. I w ten sposób chodziło o osiągnięcie stymulacji mózgu, która jest podobna tej, którą człowiek osiąga po zażyciu narkotyków, czyli o to, żeby endorfiny trafiały do mózgu, przypływy szczęścia u tańczących, bawiących się. Docelowo myśleliśmy wtedy z moimi znajomymi, żeby stworzyć klub, który będzie jakąś część muzyki w ten sposób generował. I mój dzisiaj nieżyjący już przyjaciel, Sasza, powiedział, że zna jedną osobę, która z teorii będzie mogła ocenić, czy ten system będzie funkcjonował, czy nie. Dlatego, że ja się bałem wchodzić w to wszystko, dlatego, że chodziło o zaangażowanie dosyć dużych środków i wielu ludzi. Maszyny wtedy, komputery były dużo wolniejsze niż dzisiaj, miały mniejsze pojemności. No i tak trafiłem na spotkanie z człowiekiem, o którym on mówił. To była grupa młodych ludzi, którzy byli awangardą tego ruchu techno na Niemcy wtedy. Oni się nazywali partyzanci, zaproszono mnie na kolację, przy stole siedziało około 10 osób, a wśród nich jeden, który nie pasował do reszty wiekiem. To był właśnie człowiek, do którego mnie prowadzono, bo byli to ludzie między 18 a 30 rokiem życia, a Peter, do którego mnie prowadzono, miał wtedy 55 lat. Ja wiedziałem tylko o nim, że jest profesorem Nowojorskiej Akademii Filmowej i że jest to człowiek, który jest jednym z ideologów tego ruchu. Więc zaczęliśmy rozmowę przy stole i ja opowiedziałem mu, z czym przyszedłem, słuchał bardzo uważnie, po czym zaczął zadawać pytania. I w ten czas ja z każdym przez niego zadanym pytaniem, wypowiedzianym zdaniem, coraz bardziej zaczynałem się dziwić. Aż pod koniec rozmowy miałem takie przekonanie, że to jest zupełnie inny mózg niż wszyscy ludzie, których do tej pory w życiu spotkałem. Że siedzę naprzeciw geniusza. On po prostu poruszał się bardzo swobodnie w wielu tematach. Sprawdzał, jakby testował, gdzie są moje granice, gdzie się może ze mną poruszać intelektualnie. I pod koniec tej rozmowy reszta już nie bardzo wiedziała, o czym mówimy, natomiast on zaproponował mi, że żebym przyszedł do jego atelier, że pokaże mi pracę, którą się zajmuje. Więc jakiś czas później, 2-3 dni później, przyszedłem do jego pracowni i tam zobaczyłem obrazy, które tworzył. Ja w międzyczasie się dowiadywałem też coraz więcej o nim. Mianowicie dowiedziałem się, że przez wiele lat był anarchistą, znanym anarchistą w USA, że studiował pracę mózgu z wybitnymi naukowcami też przez kilka lat, że tworzył takie kluby, w których eksperymentowano światłem i muzyką nad ludźmi, którzy wewnątrz się znajdowali i że że robi filmy w tej chwili, które oddziaływują na podświadomość, a które są pokazywane w czasie dużych imprez techno. I takie materiały zobaczyłem pierwszy raz w życiu wtedy. Więc ponieważ obraz był już wtedy moim światem, to już było coś, czym ja żyłem, bardzo się interesowałem, więc to, co zobaczyłem wtedy, przerosło też wszystkie moje oczekiwania. To były tak intensywne obrazy, które z taką ekspresją jakby wchodziły w człowieka, że tak się wyrażę. Tak? No, nie widziałem czegoś nic podobnego wcześniej. I powiedział mi Peter, że niedługo wypływa statek pasażerski, który został wyczarterowany, że to jest coś nowego. Wyczarterowany będzie płynął Morzem Śródziemnym, 350 osób na pokładzie, ludzie ze ścisłego kierownictwa tego ruchu, czyli
najbardziej znani, najważniejsi DJ-e, ludzie, którzy mają kluby, fabryki z ciuchami, z płytami, którzy przemarsze organizują. I powiedział, że na pokładzie będzie operator, który dla niego będzie robił zdjęcia z tej całej imprezy. Więc na to ja powiedziałem, że jestem właśnie zawodowo operatorem, na co on z kolei zaproponował, jeżeli chcesz, to możesz ty pojechać zamiast tego człowieka. Zgodziłem się oczywiście i kilka tygodni później razem z moim asystentem wylądowaliśmy na Malcie. Tam żeśmy się zaokrętowali. Zacząłem robić zdjęcia. Petera wtedy jeszcze z nami nie było, on miał później dołączyć do nas. W trakcie zdjęć zobaczyłem kilka rzeczy, które mnie nieco zdziwiły. To znaczy po pierwsze zobaczyłem, że ludzie ci są jak jedna rodzina, że jest jakaś dziwna jedność między nimi, że nie ma żadnej agresji, że wymieniają niesamowite pomysły, że są to bardzo twórczy ludzie, młodzi, zdolni, że jest wielka otwartość między nimi, swoboda, a z drugiej strony zażyłość. I to mi się spodobało, bo powiedziałem, czegoś takiego szukałem długo, tak sobie myślałem w ten czas. I potem następną rzeczą, którą zobaczyłem, to jest, kiedy ich filmowałem, przeważnie kiedy się filmuje człowieka, to jest on albo ekstrowertywny, albo introwertywny. Albo się przesadnie boi kamery, ucieka gdzieś, albo chce zaistnieć tak, żeby zwracał uwagę na siebie, podskakując, ruszając się w tą czy w tamtą stronę, żeby operator właśnie na niego zwrócił uwagę. Natomiast oni się zachowywali tak jak ludy pierwotne, jak ludzie, którzy nie znają potęgi tego medium. Byli całkowicie swobodni, mimo tego, że miałem potężne urządzenie na ramieniu, się zachowywali tak, jakbym po prostu na nich patrzył. I się zastanawiałem, skąd się bierze u nich ten rodzaj wolności wobec tego medium, prawda? I 3 dni później Peter dołączył do nas, pod pokładem mieliśmy możliwość przeglądania materiałów. On wszystko dokładnie obejrzał, rozmawiał ze mną, analizował, dlaczego pewne rzeczy w taki czy w inny sposób zrobiłem. Po czym powiedział mi, słuchaj, na kogoś takiego jak ty czekałem 14 lat. Jeżeli chcesz, to cię wykształcę indywidualnie. Więc dla mnie, ja dzisiaj rozumiem, co się stało wtedy. On po prostu moją pychę wbił tak wysoko, że no do nieba, już wyżej nie można było. Ja poczułem się kimś wyjątkowym. Poczułem się człowiekiem, który ma wyjątkowe talenty i zdolności i przez to on mnie całkowicie jakby już tym zdaniem kupił. Kiedy wróciliśmy z powrotem do Europy, rozpoczął się taki czas intensywnych szkoleń. Dawał mi bardzo dużo książek do przeczytania. Dawał mi materiały filmowe zmontowane dla mnie, wywiady. Kierował mnie w stronę buddyzmu Zen. To były bardzo różne rzeczy. To były wywiady z kapłanami różnych religii, z astrofizykami, z doradcami różnych prezydentów, z futurologami. I po przerobieniu jakiejś danej partii materiału, żeśmy spotykali się, rozmawiali w takich wielogodzinnych rozmowach, naprowadzał mnie na to, co chciał mi przez te materiały przekazać. Ja zacząłem też wchodzić coraz głębiej do wnętrza tego ruchu. To znaczy zmieniała się moja fizjonomia, mój sposób postrzegania świata. Muzyka otaczała mnie praktycznie cały czas. Poznawałem DJ-ów, którzy dawali mi swoje najnowsze płyty. Ja słuchałem tej muzyki w samochodzie, w domu, na imprezach. Zacząłem zarabiać coraz więcej pieniędzy, jakby pracując dla sceny techno. Przefarbowane włosy miałem, ubierałem się zupełnie inaczej. No zacząłem się zmieniać z miesiąca na miesiąc. I w 95 roku latem kręciłem zdjęcia w Berlinie w czasie takiej dużej imprezy, która się nazywa Love Parade. Ona jest znana w Polsce już w tej chwili z tych relacji telewizyjnych. Około 1 000 000 ludzi, którzy idą za samochodami ciężarowymi, na których są głośniki, w rytm muzyki się bawią, prawda, później całą noc w klubach dalej. Więc wtedy to było około 500 tysięcy ludzi. Ja kręciłem zdjęcia dla Petera. I nagle ktoś w trakcie zdjęć klepnął mnie w ramię. Więc nieco zirytowany, no bo wiadomo, mam tam jakieś parametry, które muszę jako operator obserwować, jakiś tam film mam w czasie filmowania też, jak chcę coś zrealizować. Zapytałem, o co chodzi. Stał młody człowiek, młody chłopak, mówi, czy ty masz na imię Leszek? Ja mówię, tak. To ty jesteś tym pierwszym technooperatorem na świecie? Ja mówię, jeżeli tak uważasz, to niech ci tak będzie. On mówi, słuchaj, ktoś szuka Petera i ciebie. I okazało się, że jeden z asystentów Olivera Stone'a, takiego znanego amerykańskiego reżysera, poszukuje nas, ponieważ jest przygotowywany duży film pełnometrażowy, obraz dla wytwórni Warner Brothers, który miał toczyć się właśnie wewnątrz tej sceny techno, miał opowiadać o tym życiu, o tym sposobie na życie. Więc ja podaję zawsze taki przykład. Pod koniec 70. lat był taki film, który się nazywa Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą. I większość starszych z Państwa może pamięta ten film. Otóż to jest film, który jak się na dzisiaj na niego patrzy, ma dosyć śmieszną choreografię i muzykę.
sposób ruszania się tych ludzi, tancerzy i tak dalej, bo minęło wiadomo 20-30 lat od tego czasu. Ale co ten film spowodował? On spowodował, że lokalne zjawisko, które w dużych miastach USA miało miejsce, mianowicie dyskoteka, jak grzyby po deszczu zaczęło wyrastać we wszystkich miastach i państwach świata. Czyli jakaś część młodzieży na całym świecie zaczęła w ten sposób spędzać swój wolny czas. Tak jak sugerował tytuł filmu, Gorączka sobotniej nocy. Rozpoczął się ten czas życia nocnego dyskotek. I teraz chciano stworzyć film, który miałby takie same oddziaływanie dla młodzieży połowy lat 90., jak tamten dla młodzieży końca lat 70. Więc na początku szukano koreżysera, kogoś, kto jedną nogą jest w scenie techno, a drugą nogą w świecie filmu. I tak wypadł wybór na Petera. Potem jak zobaczyli, co ma do zaproponowania, jakie ma pomysły, zaproponowano mu pierwszą reżyserię. I dla mnie zaczął się znowu następny zwariowany czas. Zacząłem jeździć po świecie, poznawać ludzi, o których do tej pory czytałem tylko w gazetach. Pamiętam, siedzieliśmy wielokrotnie z ludźmi George'a Lucasa. Jest taki człowiek, Mark D.P., supervisor, który robił filmy Jurassic Park, Forrest Gump, Mask. Czyli wtedy kultowe filmy. I myśmy siedzieli przy jednym stole i dyskutowali na temat efektów specjalnych do naszego filmu. Więc ja byłem całkowicie tym życiem pochłonięty. To było coś niebywałego, jak to wszystko zaczęło się rozwijać. I mniej więcej w tym czasie moja wspaniała dzisiejsza żona, z którą w ten czas byliśmy razem, jak to się określa, jak młodzi ludzie o tym mówią. My żeśmy współżyli razem i mieszkali razem. Powiedziała mi, że bez ślubu oczywiście, powiedziała mi, że jest w ciąży, że będzie dziecko. Więc ja, nie była to wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła w pierwszym momencie, ale poszedłem z tym do Petera kiedyś przy jakiejś okazji i opowiedziałem mu to. A on mówi, słuchaj, dzisiaj to wszystko, co się będzie działo w najbliższych latach, będzie wymagać całej waszej uwagi, całej waszej koncentracji. Będziecie potrzebni bardzo. Dzisiaj to nie jest problem. Pójdziecie do lekarza, sprawa trwa pół godziny, a w przyszłości możecie mieć tyle dzieci, ile chcecie. Więc ja, tak jak mówiłem, byłem wtedy już naprawdę potężnym egoistą, człowiekiem, dla którego tylko ja sam się liczyłem dla siebie. Więc pewnie bym się na to zgodził, ale powstrzymały mnie słowa Petera o mojej żonie. Mianowicie, kiedy on ją pierwszy raz zobaczył, powiedział, she's so pure, ona jest taka czysta. To było coś, co go kompletnie zszokowało. I tak jest, bo to jest taka, jest to człowiek, który jak gdzieś wchodzi do ludzi, gdzieś się spotykamy z ludźmi, wszyscy się dobrze z nią czują. To jest zawsze uśmiechnięta dziewczyna, radosna, naprawdę pełna pokoju. Dlaczego? Otóż miała szczęście być urodzoną i wychowaną w rodzinie, która jej nie poraniła. Co się bardzo rzadko zdarza, bo większość z nas ma z relacji rodzicielskich czy jakichś ogólnorodzinnych, nosi jakieś zranienia w sobie, a ona tego praktycznie nie przeżyła. I to bezpieczeństwo, ten pokój przenosi teraz dalej. Więc kiedy on ją zobaczył, był tym zszokowany, tą jej taką czystością. I ja wiedziałem jedno, że gdybyśmy zabili dziecko, to Gosia nie byłaby już nigdy taką dziewczyną, jak tą, w której wtedy byłem zakochany. Mówię, dzisiaj mówię ze świadomością pełną, że teraz dopiero ją kocham, ale wtedy byłem zakochany. I powiedziałem, że nie zrobimy tego. Więc on powiedział, słuchaj, to będzie mały technoleszek, zajmiemy się jakoś nim, coś z nim zrobimy. Obrócił to wszystko w żart. I ja też zapomniałem szybko o całej historii. Po czym przyszło jeszcze ostatnie zlecenie, tak uznałem, że to będzie ostatnie, do pracy w studiach pod Berlinem. Babelsberg, największe studia filmowe w Niemczech. Miałem 3 miesiące kręcić serię telewizyjną i powiedziałem wtedy do mojej już żony, że słuchaj, to jest ostatnia rzecz, którą w tym świecie robię, tym zewnętrznym, a potem już na całego wchodzę do sceny techno. Przyjechałem do Berlina. Berlin był wtedy światowym centrum tego ruchu. Tam się bardzo dużo różnych rzeczy działo, artystycznych i kulturowych. Wiadomo, po przełomie, po tym murze, tam się gromadzili ludzie z całego świata, rzeźbiarze, malarze, fotograficy, muzycy, szukali inspiracji, ale też najważniejsi ludzie do tego ruchu. Ja stopniowo, krok po kroku przez Petera byłem wprowadzany w pewien język, metajęzyk, który ta scena używa. Otóż tak jak wszystkie takie zamknięte, czy większość takich zamkniętych grup,
Przypisują oni pewnym symbolom, które w naszej powszechnej świadomości oznaczają coś, co wszyscy rozumiemy jednoznacznie, przypisują podwójne znaczenie, drugie znaczenie. Ja te symbole stopniowo, krok po kroku poznawałem. Więc zobaczyłem coś, co mnie zdziwiło wtedy w Berlinie, mianowicie, że coś się zmienia, że jest coraz większa dysharmonia pomiędzy słowem pisanym a obrazem. Właśnie na filmach, które były pokazywane, czy na plakatach, czy w różnych wydawnictwach, było coraz więcej, w tekście były nawoływania, tak jak zawsze, do bycia razem, do tworzenia, zmieniania świata, tworzenia czegoś nowego, fantastycznego, natomiast w obrazie było coraz więcej ukrytych symboli śmierci. I to mnie zdziwiło, nagle DJ-e zaczęli nosić koszulki z napisem "Terror na całym świecie". Albo muzyka zaczęła, weszły takie rytmy, które były już prawie na granicy tego, co człowiek może usłyszeć. Ponad 160 uderzeń na minutę. Coraz więcej takich ciemnych dźwięków. Agresja na imprezach, czego wcześniej nigdy nie było. Taki narkotyk jak amfetamina zaczął być coraz częściej stosowany, który w bardzo krótkim czasie niszczy człowieka, robi z niego agresywnego, bezmyślnego, można tak powiedzieć, naprawdę, bo znałem ludzi zniszczonych kompletnie tym używaniem tego narkotyku. I ja zapytałem Petera, co się dzieje, że nie podoba mi się to wszystko. On mówi, słuchaj, to jest pewien zakręt, który ten ruch wykonuje, za jakiś czas to pójdzie i tak w inną stronę, więc się nie przejmuj, zostaw to. Ponieważ między nami była taka już relacja mistrz-uczeń, ja wszystko przyjmowałem, on mnie też nigdy nie zawiódł w niczym, więc również to przyjąłem jako dobrą monetę i poszedłem z niej dalej, pracowałem dalej, finalizowaliśmy pracę nad scenariuszem, wybieraliśmy miejsca zdjęć, w scenie poszły sygnały, że taki film będzie robiony, więc było bardzo dużo różnych prac do zrobienia, byłem kompletnie zajęty, a w międzyczasie nadchodził czas rozwiązania, czas narodzin naszego dziecka. Więc znowu, w Polsce często to dodaję, bo dla wielu ludzi jest to niezrozumiałe, ale w scenie techno, w ogóle na świecie jest taka sytuacja, że jest bardzo dużo ludzi, którzy się zajmują poważnie okultyzmem i na przykład astrologią. Są półtajne fakultety na świecie, znani profesorowie zupełnie innych dziedzin, uczą małe grupy ludzi, w których inwestują, wiedzy, która była przekazywana przez tysiące lat. I wokół nas byli tacy ludzie. Więc oni powiedzieli, że to dziecko, które się urodzi, że będzie niesamowite, że to będzie ktoś wyjątkowy. Bo w ten czas były trzy zjawiska astronomiczne, które oni uznali za nadzwyczajne. Leciała kometa Haleja w 96 roku zimą, tak jak gwiazda betlejemska. 3 miesiące była widoczna na widnokręgu, czyli po 2000 lat takie podobne zjawisko. Potem planety ustawiły się w jednej linii i była pełnia księżyca. Więc dla nich wszystkich wystarczające dowody. Ja oczywiście jako przyszły ojciec słuchałem tego chętnie, że moje dziecko będzie kimś wyjątkowym. No i zbliżał się czas rozwiązania. W Wielkim Tygodniu, w Wielki Czwartek pojechaliśmy pierwszy raz do szpitala. Po kilku godzinach wszystko się uspokoiło, te bóle porodowe. Odesłano nas z powrotem. Wielki Piątek było stosunkowo spokojnie. Wielką Sobotę znowu alarm, więc polecieliśmy szybko do szpitala, zawiozłem żonę. Ale się znowu uspokoiło wszystko. I następnego dnia, w niedzielę zmartwychwstania, urodził się nasz syn Robert. Ja w ten czas byłem już koło 17 lat poza wiarą i ta niedziela była dla mnie jak każdy inny dzień w tygodniu. W ogóle się nie zastanawiałem nad tym, że to jest dzień, który dla ponad miliarda ludzi na świecie jest najważniejszym dniem w roku. Natomiast Peter powiedział, że gdziekolwiek będzie na świecie, wsiada w pierwszą maszynę, żeby być z nami, jak dziecko się urodzi. I tak zrobił. Następnego dnia przyleciał do Berlina, przyszedł do szpitala i zapytał, czy może z dzieckiem trochę poprzebywać. My powiedzieliśmy, oczywiście, nie ma sprawy. Wziął małego na ręce, odszedł z nim z 20 metrów od nas gdzieś tam w bok, usiadł sobie, tam głaskał go, mówił coś do niego, tak jak to się z dzieckiem małym robi. Po czym pożegnaliśmy się i umówiłem się, że spotkam się z nim na takiej największej imprezie techno na świecie, która się nazywa Mayday, za 3 tygodnie, a ja z żoną kilka dni później, jak się już lepiej czuła, pojechaliśmy do Polski, żeby trochę odpocząć. Pojechaliśmy do moich rodziców. I kiedy, chyba nie wiem, czy pierwszej, czy drugiej nocy, jak żeśmy przyjechali do domu, w nocy zaczęło się z dzieckiem dziać coś dziwnego. Otóż
On po 12 w nocy zaczął z siebie takie dźwięki wydawać, które nas wtedy przerażały. Ale co było dziwne, to trwało wszystko około godziny. Po czym się uspokajało i później całą noc pozostałą i resztę dnia dziecko jak każde inne. Więc potem nas przyjaciele pytali właśnie, dlaczego żeście nie poszli do lekarza, dlaczego żeście nie zapytali rodziców, co się dzieje i tak dalej. Ja dzisiaj po prostu widzę to w ten sposób, że my mieliśmy jakby klapki na oczach, nie chcieliśmy się z tym problemem zmierzyć, byliśmy tym, to wszystko nas przerastało, tam się działo znacznie więcej różnych dziwnych rzeczy w naszym życiu. I też czasami pewnie znacie taką sytuację, gdzie jedna osoba, 10 osób jej mówi coś, co widzą wszyscy z zewnątrz bardzo jasno, a ta osoba tego nie widzi. Więc my byliśmy w takiej dokładnie sytuacji. I tak umijał dzień za dniem, aż na 3 dni przed moim wyjazdem do Niemiec przyszło do nas dwoje młodych ludzi, których żeśmy spotkali w takim klubie w Sopocie, który się nazywa Spatip. Chłopak i dziewczyna, około 20 paru lat, na czarno zawsze ubrani, stali w rogu sali i nie brali żadnych narkotyków, nie pili alkoholu, w przeciwieństwie do całej reszty, która tej sali. Oni patrzyli na tych pozostałych i dobrze się bawili przy tym. Więc kiedyś z żoną żeśmy do nich podeszli, zaczęli rozmawiać, okazało się, że mają bardzo podobne spojrzenie na wiele spraw. I tak żeśmy się zaznajomili, zapoznali, taka sympatyczna znajomość. Więc oni przyszli do nas. Chłopak był artystą grafikiem, więc przyniósł obraz nam narysowany węglem i powiedział, żebyśmy powiesili ten obraz w pokoju dziecka, że to jest prezent dla małego. Ja z żoną mam bardzo dobry kontakt, więc pamiętam, spojrzeliśmy na siebie tylko jednym spojrzeniem, wiedziałem, że myśli to samo co ja. I po tym, jak oni wyszli, no było dla nas jasne, że obraz trzeba zniszczyć. Otóż dlaczego? Obraz ten przedstawiał człowieka, który siedział na takim XIX-wiecznym żeliwnym wózku kopalnianym na jego przedniej krawędzi z dłońmi opuszczonymi wzdłuż ciała i z taką przechyloną głową, jakby nie wiedział, co się z nim dzieje. I ten wózek pędził gdzieś w dół. Więc no, dla nas nie było to dobrym pomysłem, żeby dać to do pokoju naszego nowonarodzonego dziecka, ale ja powiedziałem żonie tak, mówię, zobacz, ten obraz zniszczymy, ale zachowajmy ramkę, bo spodobała mi się ramka. Więc otworzyłem ten obraz, żeby go wyjąć i okazało się, że pod spodem są jeszcze dwa inne obrazy. I te dwa inne przedstawiały to samo. To był anioł, który wznosił się w górę, a w stronę jego głowy pędzi rozpędzona strzała. Czyli są trzy osoby, mężczyzna, który nie wie, co się z nim dzieje, pędzi gdzieś w dół i dwa anioły na krótko przed zniszczeniem. Więc ja powiedziałem wtedy mojej żonie, że jak tylko przyjadę do Niemiec, to bardzo jasno zapytam Petera. Wsiadłem w samochód, nocując w Hanowerze. Następnego dnia dojechałem do Dortmundu. Tam co roku w nocy z 30 kwietnia na 1 maja odbywa się największa właśnie technoimpreza na świecie, która się nazywa Mayday. Ta noc jest bardzo istotna dla wszystkich okultystów, szczególnie w Europie. To jest noc Walpurgi. Noc, w której bogini miłości łączy się z bogiem wojny. Jeżeli się połączy seks i przemoc, powstaje najbardziej niszczące uczucie dla duszy człowieka, to jest perwersja. I kiedy ja przyjechałem przed halę, to w ten czas była największa hala w Niemczech, przy stadionie Borussia Dortmund. 6 kondygnacji, 20 tysięcy młodych ludzi z całego świata, z USA, z Japonii, gdzieś z najróżniejszych krajów przyjeżdżają, żeby raz coś takiego przeżyć. Przed halą, przy hotelu, w którym mieliśmy nocować po pracy, spotkałem Petera. Otworzyłem bagażnik, pokazałem mu te obrazy i zapytałem go o kilka rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie. I on się, to było bardzo dziwne, on się zmieszał. To był człowiek, który zawsze znał odpowiedź na każde pytanie i to błyskotliwą odpowiedź. I nagle zobaczyłem, że coś mu nie pasuje. On powiedział coś takiego, to jest całkowity przypadek, że te dwa obrazy są jeszcze pod tym jednym. I poza tym nie możemy się tym zajmować. Teraz musimy szybko iść do hali, bo są ostatnie próby dźwięku, laserów i my musimy nasze maszyny sprawdzić. Więc ja poczułem, że on coś ukrywa. To było dziwne dla mnie, ale postanowiłem po wszystkim z nim dokładnie o tym porozmawiać i weszliśmy do hali. I w hali było faktycznie, były te ostatnie próby dźwięku, laserów, to jest niewyobrażalne, tam jest zawsze najnowocześniejszy sprzęt, który w danym roku jest dostępny. To są olbrzymie ściany głośnikowe, o wiele większe niż ta ściana tutaj za mną, wyższe. Lasery, systemy, po prostu pracują tam też ludzie, którzy na co dzień zarabiają ciężkie pieniądze w różnych miejscach, zajmując się tą techniką. I tam raz w roku właśnie w tej nocy się spotykają. Więc dostaliśmy na początku identyfikatory ze zdjęciami, które umożliwiały nam poruszanie się po wszystkich sektorach.
Tam jest też tak zawsze, że do godziny pierwszej w nocy jakaś stacja telewizyjna transmituje wszystko na żywo. Są też fotoreporterzy, którzy robią zdjęcia, ale oni podpisują taką umowę, że o pierwszej w nocy muszą ze sprzętem opuścić halę. Mogą wrócić się bawić, ale nie mogą więcej rejestrować tego, co się tam dzieje. I tak my żeśmy tej nocy nie pracowali też do godziny pierwszej w nocy. Peter na początku robił przy mnie w mojej obecności taką animację, którą tej nocy chciał użyć. Po czym żeśmy spotkali różnych przyjaciół moich, tam rozmowy toczyli, impreza o godzinie 19 otworzono wrota i ta młodzież, która koczowała na zewnątrz, tysiącami zaczęła wpływać do środka. Więc tam około 60-70% młodych ludzi zażywa narkotyki. To jest głównie ekstazji, ale nie tylko, kokaina, amfetamina, no jakiś haszysz, marihuana. Sporo z nich też miesza to z alkoholem. I około godziny 19 rozpoczyna się cała impreza. Najpierw grają tacy DJ-e, którzy pierwszy raz mają szansę zagrać, a potem w miarę upływu nocy wchodzą coraz bardziej doświadczeni. Więc ja w tym momencie pokażę Państwu fragment tej Mayday z roku 95, żeby można było sobie wyobrazić mniej więcej, na czym to wszystko polega. To, co będzie za chwileczkę widać też w tle na takim podwójnym ekranie, tak zwany double screen, to jest właśnie praca tego Petera, z którym te kilka lat współpracowałem. I zobaczycie Państwo, jak to wszystko jest skonstruowane. To jest tutaj był centralnym symbolem tej Mayday, którą za chwilę zobaczycie. Był taki krąg, symbol kręgu magicznego. Natomiast w 96 roku, o którym później będę opowiadał, była to konstrukcja w kształcie krzyża. Było to po prostu ponad tancerzami wisiał na łańcuchach zamontowany krzyż z reflektorów nowej generacji, które można było zmieniać na dowolny kolor. I tym krzyżem ponad tancerzami poruszano. Były takie motory, silniki szybkie, które gwałtownie pozwalały nim poruszać, a na boczne krawędzie projektowano laserami różne symbole. Także za chwileczkę, mam nadzieję, będziemy mogli to zobaczyć.
To zależy też bardzo często od tego, gdzie te materiały pokazuje. Kiedy pokazuje to młodym ludziom, w szkołach to przeważnie wołają, że chcą więcej, dłużej. Tutaj większość zareagowała odwrotnie. To jest oczywiście logiczne i jasne w zależności od tego, jaką człowiek ma wrażliwość duchową. Więc tak wygląda taka impreza. Kilka zdjęć, przepraszam, no tak pokazaliśmy tak jak mogliśmy. To nie był cały ten materiał. Otóż dobry DJ wie, co to jest centrum agresji, co to jest rytm. Wie, co to jest centrum agresji. Dobry DJ wie, co to jest rytm serca, centrum seksualne. Rozumie też, w jaki sposób po prostu no, używać muzyki, żeby stymulować całą grupę. Wewnątrz tego rytmu, nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, wewnątrz tego utworu była pewna linia muzyczna, która szła do coraz bardziej wysokiego, kulminacyjnego punktu, w którym ci wszyscy młodzi ludzie wyskoczyli w górę, zaczęli krzyczeć. To są takie punkty, w których właśnie endorfiny trafiają bezpośrednio do mózgu, takie momenty radości zbiorowej w całej sali. I to się dzieje co kilkanaście sekund przez całą noc. Też noc ma pewien rytm, który jest przekazywany każdy kolejny DJ następnemu. I tamtej nocy o godzinie pierwszej zaczęliśmy pracę, kiedy taki najbardziej znany DJ Westpem rozpoczął swoją pracę. Ściemniono o 30% mniej więcej światła w całej sali, także obraz, który Peter pokazywał, zaczął w hali dominować. I to nie było tak jak tutaj, że był taki double screen, podwójny screen, tylko były cztery ekrany w czterech rogach sali, potężne, olbrzymie ekrany, które były transparentne, także człowiek, jeżeli miał otworzone oczy i chciał, to widział pracę Petera. Więc on powiedział do mnie coś takiego, kiedy żeśmy usiedli przy maszynach, powiedział tak: słuchaj, bardzo cię proszę, uważaj na to, co ci pokażę. Nadszedł czas, chcemy ci wyjaśnić, kim jesteśmy, co robimy i dlaczego. Więc ja skoncentrowałem moją uwagę na obrazach, a on zaczął pokazywać obrazy, które z jednej strony były przeznaczone dla tych 20 tysięcy młodych ludzi, a z drugiej strony były przeznaczone dla mnie, żebym je dalej poprowadzić. Więc to, co zobaczyłem na początku, to była kamera szerokokątnie filmowała otwarty akwen morski. Dużą taką przestrzeń, jak to na Florydzie często widać, basen morski oddzielony siecią i wewnątrz tego basenu była rodzina delfinów. Może z 8 sztuk delfinów, które pływały, jak to te zwierzęta mają w stylu, poruszały się synchronicznie. I do tego muszę dodać, że delfin jest symbolem tych ludzi, którzy tworzą tą scenę techno. Oni sobie wybrali to zwierzę jako swój symbol, dlatego że są to zwierzęta, u których komunikacja 200-krotnie szybciej niż u człowieka przepływa i są to zwierzęta, które są w stanie jednocześnie być ze wszystkimi członkami grupy w kontakcie. Więc było widać tą grupę, która się w taki piękny sposób porusza i nagle od prawej strony zaczęto pompować jakąś ciemną ciecz. Na to zwierzęta zareagowały paniką. Ta formacja się rozleciała, każde zaczęło martwić się o siebie, gdzieś płynęły w rogi, próbowały uciec od tej coraz bardziej zabrudzającej się wody. Po jakimś czasie pojawiły się takie reakcje nerwowe całego centralnego systemu nerwowego. One zaczęły się niektóre kręcić wokół własnej osi, wyskakiwać bezładnie z wody, spadać na dół. Po jakimś czasie znowu coraz mocniejsze jakby uszkodzenia i było widać, jak cała grupa opada na dno i tam wije się w takich konwulsjach, w piachu. Ten piach się podnosił do góry, zdjęcia bardzo dziwne, nieprzyjemne. No wyglądało tak, jakby po prostu zdychały, jakby coś zatruło je. Po czym nagle jedno z nich podniosło się i zaczęło spiralą płynąć do góry, nabrało powietrza, powróciło z powrotem i zaczęło pobudzać te pozostałe. Po jakimś czasie dołączył do niego drugi, płynęły do góry, rozdzielały się na dwie połowy, wracały z powrotem i zaczęły pobudzać pozostałe. I po iluś tam kolejnych minutach wszystkie dołączyły do tej grupy i to wyglądało jak taki balet piękny. Wracały z powrotem i spiralą do góry. Ja się pamiętam, że patrzyłem na te zdjęcia zafascynowany, bo to były prawdziwe zdjęcia. Nie wiem, się zastanawiam, jak oni to zrobili, jak można coś takiego w ogóle zrobić.
Kiedy w pewnym momencie cała grupa wypływała do góry, nagle wynurzyły się z wody i to było przejście w animację, którą on w mojej obecności robił o 19:00 i zaczęły się, czyli już nierealne zdjęcia, tylko animowane, i zaczęły się wynurzać z góry i ich kształty zaczęły się przemieniać w coś na kształt samolotów czy rakiet. Potem było widać Ziemię z niskiej orbity, piękną niebieską Ziemię, 50, może 60 tysięcy metrów, jak astronauci to widzą z kosmosu. Po czym od tej formacji lecącej zaczęły się odrywać mniejsze cylindryczne kształty i opadać ku ziemi. Eksplozje, flagi różnych krajów, to były, pamiętam, USA, Chiny, Rosja, które jakby konkurowały ze sobą, po czym coraz większe zniszczenia na ziemi. Gejzery ognia, czarne dymy, po jakimś czasie to była tak jakby przestrzeń wulkaniczna, wszystko było kompletnie zniszczone. Więc ja, kiedy miałem wrażenie, że wiem, co mi chce przekazać przez ten obraz, patrzyłem na niego i kiwałem głową, żeby mi pokazał następne zdjęcia. No to było jasne, zapowiada jakiś konflikt na skalę globalną, jakieś zniszczenie Ziemi, może wojna atomowa, coś w tym stylu. Więc kiwnąłem mu głową i on zaczął pokazywać następne obrazy. Kamera była zamontowana pionowo pod sufitem, filmowała w dół. Na dole było widać trzech mężczyzn w takich strojach przeciwatomowych byłego Układu Warszawskiego. To znaczy maska typu słoń z takim filtrem tutaj, jak to mi ktoś kiedyś wytłumaczył. I każdy z nich miał w ręku łopatę i nie robili nic innego, tylko wbijali ją w ziemię i przez prawe ramię sypali do środka. I w tym synchronicznym ruchu, poruszając się minuta za minutą, po prostu nic innego się nie działo. Stali plecami do siebie w trójkę. Więc ja przez długi czas patrzyłem na jakieś szczegóły tego obrazu, ale nie mogłem tego zrozumieć, po czym przeniosłem wzrok na takie ujęcie totalne i zobaczyłem, że coś się zaczyna zmieniać w czasie. Mianowicie w miarę jak oni wykopywali, stali na ciemnej ziemi i w miarę jak wykopywali świeżą ziemię, zaczął się tworzyć pewien symbol z tej świeżej ziemi. Otóż wyglądało to, ja tak to zinterpretowałem, jak pewien symbol buddyjski, który wygląda jak trzy dziewiątki skierowane ramieniem do środka. Bo ta ziemia świeża tworzyła taki wzgórek świeżej ziemi, oni stali jakby każdy z nich w oku tej dziewiątki, a to, co spadało półkolem z ramienia, tworzyło te ramiona do środka. Więc poprosiłem go o następny materiał i on pokazał wtedy zdjęcia z 20-lecia mniej więcej poprzedniego wieku. Dwóch bliźniaków, biała koszula, czarne spodnie od prawego kolana w dół, nie mieli nogi, tylko taką drewnianą atrapę, włosy przygładzone brylantyną i jeden z nich leżał na ziemi, a drugi stał. Ten, który leżał na ziemi, próbował się podnieść, ale robił to z wielkim trudem. Było widać, że ta rana chyba jest świeża, bo on podnosząc się, grymasy na twarzy, bóle, moczył się coraz bardziej, był, trząsł się cały i co się podniósł kawałeczek, to się przewracał z powrotem. I znowu próbował się podnieść, znowu się przewracał. Więc makabryczne, ciężkie zdjęcia, po czym w pewnym momencie ten człowiek podniósł się. I kiedy on się podniósł, to ten, który stał, się przewrócił. I wszystko zaczęło się od początku. Jeden próbuje, stojąc, utrzymać równowagę, a ten drugi, który leży na ziemi, próbuje się podnieść i za każdym razem się przewraca. Więc ja patrzyłem na te zdjęcia długi czas i nie bardzo mogłem zrozumieć, jaki one mają związek z tym poprzednimi rzeczami, z poprzednimi zdjęciami. I spojrzałem na niego, powiedziałem, że nie wiem, o co mu chodzi. Wtedy on się uśmiechnął i pokazał tak na te 20 tysięcy młodych ludzi. Dał mi do zrozumienia, że te zdjęcia są obrazem tych 20 tysięcy młodych ludzi w hali. Więc ja przeżyłem wtedy takie... Pamiętam, że coś do mnie dotarło z taką mocą. Mianowicie, że tu się odbywa manipulacja, że on steruje tymi ludźmi, kieruje nimi na sposób, który do tej pory nigdy nie myślałem, że jest możliwy. I to wywołało u mnie zdziwienie, bo ja pamiętam, jak ja do tego ruchu dołączałem, to myślałem, że my zmieniamy świat, ale w sposób pozytywny chcemy coś poruszyć. I nagle zobaczyłem, że my jesteśmy tymi, którzy są u góry, a tam na dole coś się robi z tymi ludźmi na dole. I to nie było, to było dziwne uczucie dla mnie. Się zastanawiałem, mówię, po co on to robi, dlaczego? I w ten czas Peter zrobił coś, czego do tej pory nigdy jeszcze nie zrobił, mianowicie wziął moją rękę i poprowadził ją ponad maszyny, zapraszając mnie do tego, żebym sam wypróbował, co się stanie, jak zacznę operować z tymi 20 tysiącami ludzi. Więc ja, tak jak mówię, w moim wnętrzu było takie zdziwienie, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co się tutaj dzieje, i nie bardzo się zastanawiałem nad tym, co mam zrobić, ale po jakimś czasie, no,
dotarło do mnie, że on czeka, Peter czeka, żebym coś zrobił i że jakby tak ta ręka wisi w powietrzu zawieszona, więc w końcu musiałem coś zrobić, więc spojrzałem na maszynę i wybrałem najprostszą rzecz, którą wydawało mi się, że najprościej zrobić i przesunąłem tak zwany joystick kolorów do przodu, czyli takie urządzenie odpowiedzialne za kolor w tym całym obrazie. I wtedy wydarzyło się coś bardzo dziwnego, to znaczy ekrany zostały zalane kolorem niebieskim i w tym momencie, kiedy to się wydarzyło, tak jakby ktoś wyciągnął centralne zasilanie z hali, runęły wszystkie światła, zapaliły się światła awaryjne w różnych miejscach. Peter podskoczył strasznie wściekły, odepchnął mnie całą siłą od maszyn i zaczął przeklinać, jak go nigdy przedtem jeszcze nie słyszałem, i zaczął uspokajać całe urządzenie, wyłączać różne moduły, włączać. Patrzę do człowieka, który się zajmuje laserami, on robi to samo. Patrzę do dryka, który światłem się zajmował, to samo. Patrzę do DJ-a, a on wyciąga nową płytę. Więc ja byłem wstrząśnięty, nie żebym myślał, że ja to zrobiłem, ale wydarzyło się to dokładnie w tym momencie, kiedy ja pierwszą decyzję podjąłem. I Peter trącił mnie jeszcze raz i mówi: słuchaj, patrz teraz bardzo uważnie, to co teraz pokażę jest bardzo istotne. Więc ja znowu całą koncentrację na obrazie i DJ położył płytę, która tempem nawiązywała do tego tempa sprzed tego zdarzenia, czyli bardzo szybki, taki mocny krok, jakby armia maszerująca, rytm, który wszystko zespalał, całe pomieszczenie, całą halę. Ci ludzie byli już w transie wiele godzin, którzy tam tańczyli. I Peter zaczął współpracować w tym momencie z operatorami, dwoma operatorami, którzy wewnątrz hali robili zdjęcia na potrzeby Mayday. Otóż my mieliśmy monitory, na których był podgląd ich pracy. I to, co się zaczęło dziać, operator wybierał jednego człowieka, który był wewnątrz hali i ten człowiek nie wiedział, że jest filmowany, był w stanie transu, czyli już praktycznie oddawał kontrolę nad sobą i ruszał się w rytm muzyki z zamkniętymi przeważnie oczami. Natomiast Peter nakładał na to inny obraz, człowieka, który wchodzi na betonową wieżę, na basenie, taką 10-metrową wysoką betonową wieżę. Czyli widać obraz, który się zmienia z szybkością 1/4 sekundy, tańczącego człowieka wewnątrz hali i ten nakładany, który wchodzi, człowieka, który wchodzi na górę. To się zmienia, raz jeden, raz drugi obraz. I widać człowieka, który wchodzi do góry, rozkłada ręce i zaczyna iść do krawędzi. Kiedy stoi na krawędzi, tam drugi tańczy cały czas, nagle zaczyna się jego ciało przechylać do przodu i następują zdjęcia w zwolnionym tempie upadającego ciała. Ale to nie jest upadek kontrolowany, tylko upadek taki na łeb na szyję, jak to się mówi. Człowiek leci przez ramię, tak jak siła ciężkości go poniesie, a tamten tańczy cały czas. To ciało opada, opada i nagle jest błysk i kamera wybiera następnego. I następny zaczyna wchodzić do góry, idzie do krawędzi i leci w dół. Ja w ten czas pamiętam, że przeżyłem coś takiego w pewnym momencie, jak ludzie, którzy opowiadają o wypadkach samochodowych. Przeleciał mi taki film i zrozumiałem z pełną ostrością, co się dzieje, że to nie jest konstrukcja w kształcie krzyża tutaj w hali umieszczona na tych łańcuchach, tylko że to jest krzyż, który jest profanowany. Że to nie są 3 dziewiątki, symbol pewien buddyjski, tylko 3/6, liczba bestii, że są to sataniści, którzy na całym świecie stworzyli potężną, naprawdę fascynującą zabawkę dla milionów młodych ludzi i że ja jestem jednym z nich, że dla mnie już nie ma powrotu, bo wiem coś, z czym można iść tylko w jedną stronę. I potem była taka myśl, że ale od teraz będziesz mógł robić, co chcesz. Będziesz pracował przy fascynujących projektach, będziesz sobie dobierał ludzi, jakich chcesz, to, co wymyślisz, pieniądze nie będą grały roli, będziesz niesamowite życie prowadził. I potem była następna myśl: ale muszę zostawić natychmiast moją żonę i dziecko i nie mogę do nich wrócić. Dlatego, że pomyślałem, że nie chcę, żeby moja żona poszła tam, gdzie ja będę musiał iść. A potem była taka myśl: ale wszystko jest twoje. Po prostu będziesz fascynujące rzeczy przeżywał. I nagle przyszła następna myśl: ale na końcu zapłacisz za to piekłem. I to było coś, co mnie kompletnie zszokowało, dlatego że ja przez 17 poprzednich lat nigdy nie myślałem o sprawach życia i śmierci w tej kategorii. I pamiętam, że przeraziłem się tego, bo zrozumiałem, że przegrałem moje życie w najważniejszej rzeczy, do której powołany jest człowiek. I w ten czas znowu pamiętam, że miałem takie doświadczenie duszy, która wpada w otchłań piekła.
I to nie było jeszcze samo piekło, tylko taki moment upadku. I kiedyś ktoś prosił mnie, żebym powiedział, jak to mniej więcej było, więc ja mogę to porównać do samobójcy, który skacze z wieżowca w ciemność. I w momencie, w którym wykonuje krok, nagle zdaje sobie sprawę, że chce żyć. Ale jest za późno. Leci ku przeznaczeniu, które go przeraża i wie, że z każdą sekundą jest bliżej. Ja się tak poczułem. To było coś okropnego, wstrętnego. I tam w chwili takiej najwyższego przerażenia po prostu upadłem na kolana. I zacząłem wrzeszczeć, krzyczeć o pomoc całego serca: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jak powiedziałem te pierwsze słowa modlitwy, również wewnętrznie zobaczyłem taką potężną, świetlistą postać Michała Archanioła z mieczem w ręku. I on zadał mi trzy pytania. Pierwsze było, czy wierzysz w Boga? Ja powiedziałem tak. Drugie, czy zaprzeczasz szatanowi? Powiedziałem tak. Trzecie, czy chcesz z nim walczyć? Powiedziałem tak. I słuchajcie, kiedy wstałem z kolan, ja już byłem wierzącym człowiekiem. Pamiętam, że jakaś dzika radość mi przeszła przez taką myśl, że to jest prawda. Wszystko, co mi powiedzieli moi rodzice, co mówili mi w dzieciństwie, jest prawdą. Bóg istnieje, On żyje, On naprawdę żyje. I wtedy zobaczyłem Petera, który koło mnie stał i przez jego twarz przelatywały wszystkie możliwe uczucia, od zdziwienia, odrazy, nienawiści, ale próbował mnie zatrzymać. I ja go w ten czas odepchnęłem i zacząłem uciekać z tej hali. I teraz pomyślałem tak, że być może będą chcieli mi coś zrobić, gdzieś mnie wciągnąć, potem gdzieś mnie w jakichś krzakach znajdą, bo wiem coś, z czym człowiek normalnie swobodnie nie chodzi, więc nie mogłem wziąć krótkiego przejścia, które znałem, do hotelu, gdzie miałem paszport i kluczyki do samochodu, tylko musiałem inną drogą się dostać, bo to przejście było pilnowane przez ludzi ze sceny techno, z krótkofalówkami. Więc szedłem byliśmy na trzecim mniej więcej poziomie, ponad tymi 20 tysiącami młodych ludzi, wysoko u góry, i szedłem przez korytarze, próbując znaleźć inną drogę. I te korytarze były też pełne młodych ludzi, ale w pewnym momencie doszedłem do skrzyżowania dwóch korytarzy. I tam stali przy takim wysokim dosyć stole ludzie, których znałem właśnie z krótkofalówkami. I ja się bardzo przestraszyłem, bo myślałem, że poszedł jakiś sygnał, żeby mnie zatrzymać. W ten czas zrobiłem się tak mały, jakby to było możliwe, żeby się jakoś przemknąć koło nich. I jak się zbliżałem, coraz bardziej bojąc się do nich, nagle w rytm mojego kroku, tak jak żołnierze, lewa, prawa, weszło dwóch młodych mężczyzn. Jeden bezpośrednio przede mnie, prawie mnie dotykał, a drugi bezpośrednio za mnie. I tak idąc jak żołnierze, przeprowadzili mnie przez to miejsce. I kiedyśmy przeszli, ja się z nimi poczułem po prostu bezpiecznie. I szliśmy takim dziwnym korowodem przez te tunele, potem gdzieś jakimiś schodami, potem gdzieś weszliśmy do hali, potem już nie pamiętam, parę minut to trwało. I w każdym bądź razie w pewnym momencie zatrzymali się w jakimś miejscu, a ja kątem oka zobaczyłem, że są to podwójne drzwi, przez które światło dzienne wchodziło. I spojrzałem przez te drzwi i zobaczyłem po drugiej stronie, na zewnątrz, zobaczyłem hotel, do którego chciałem dotrzeć. Kiedy się obróciłem z powrotem, już ich nie było. I w ten czas pobiegłem schodami do góry. Tam spotkałem Petera, który krótszą drogą przeszedł i on próbował mnie werbalnie zatrzymać. Mówi, że musimy koniecznie porozmawiać, mam ci coś do powiedzenia. Ja jakoś bardzo zdenerwowany go tylko z całą mocą odepchnąłem, coś tam, nie wiem, krzyknąłem i pobiegłem do pokoju. Zabrałem paszport i kluczyki, zbiegłem na dół na parking, gdzie były nasze samochody i wtedy zobaczyłem, że samochody nasze na tylnej szybie, żeśmy wszyscy otrzymali pewne duże takie nalepki na tylne szyby i wtedy zobaczyłem z pełną jasnością, czym jest ten znak, który żeśmy dostali. Że to jest w nowoczesny sposób graficznie przedstawiona twarz szatana. I kiedy podszedłem do samochodu, usłyszałem taki wewnętrzny głos: nie jedź samochodem. Więc wziąłem tylko najważniejsze rzeczy i pomyślałem, muszę się do Polski jak najszybciej dostać. I zacząłem iść po prostu w stronę wschodzącego słońca. Dlaczego? Bo miałem taką nadzieję, że gdzieś dotrę do jakiejś stacji kolejowej czy autobusowej podmiejskiej i ruszę w kierunku Berlina. Więc szedłem od kościoła do kościoła i dzwoniłem do kapłanów, próbując się dostać do nich, żeby zadzwonić do Polski, do domu. Bo teraz wiedziałem, co się dzieje z dzieckiem i chciałem, żeby moi rodzice wezwali pomoc, moja mama konkretnie. I W żadnym z kościołów nikt mi nie otworzył, więc po prostu szedłem dalej, uciekałem, to trwało może z godzinę, półtorej, na przełaj przez różne parki, przez jakieś ulice, dzielnice, aż dotarłem do takich przedmieść dzielnicy willowej, gdzie była budka telefoniczna.
I wrzuciłem tam parę marek, które jeszcze wtedy miałem, i zadzwoniłem do żony mojej, znaczy do siostry mojej mamy. I mówię: słuchaj ciociu, potrzebuję natychmiast, żebyś coś przekazała mojej mamie. A ona mówi: słuchaj, twoja mama właśnie wchodzi do nas. A to była 8 rano, 1 maja, więc mieszkałem 20 kilometrów od siebie. No zupełnie nieprawdopodobna dla mnie historia. W każdym razie moja mama wchodzi do środka i ja mówię do niej: mamo, słuchaj, Peter, ci ludzie, z którymi pracuję, to są sataniści. Musicie wezwać jak najszybciej księdza do Roberta i usunąć wszystkie znaki, które mamy w pokoju. Bo my mieliśmy w całym pokoju dziecka, w naszym tam w miejscu, w którym myśmy się zatrzymywali, dziesiątki płyt od DJ-i, różne plakaty, zdjęcia, książki. To wszystko było pełne najróżniejszych symboli. Na drzwiach wejściowych do pokoju dziecka mieliśmy obraz, któryśmy dostali z Japonii, wąż, taki wijący się wąż z trzema czarnymi różami. I powiedziano nam, że on będzie nas strzegł od różnych bytów duchowych. Więc teraz było jasne, czego symbolem jest ten wąż i przed czym ma nas strzec. Więc moja mama powiedziała: nie martw się, my wszystko załatwimy, ale kiedy ty będziesz w Polsce? Kiedy dotrzesz do Polski? Ja powiedziałem: nie martw się, staram się jak najszybciej dotrzeć. I zadzwoniłem po drugie miejsce, które było wskazane, i to było dwoje przyjaciół w Amsterdamie, Polacy, którzy już dzisiaj mieszkają w Polsce. I dziewczyna odebrała i była potem mi opowiadała, że zupełnie ją przeraziłem tym telefonem, bo o 8 rano na jakieś tam śniadanie przygotowuje, ja dzwonię z takimi rewelacjami, że nasi wspólni przyjaciele to są sataniści. Więc powiedziała: słuchaj, zadzwoń za parę minut, wróci mój chłopak. On po jakieś bułki poszedł, to mu to wszystko jeszcze raz wyjaśnisz. Ja usiadłem na takim małym murku, żeby odczekać przy tej budce telefonicznej, żeby odczekać ten czas, te 20 minut. Siedziałem, próbowałem zbierać myśli, zastanawiać się nad tym, co się wydarzyło, i w pewnym momencie zobaczyłem, że przejeżdża samochód koło mnie i ten samochód zwalnia i zatrzymuje się może z 15 metrów, 20 metrów ode mnie. I kątem oka zobaczyłem, że ktoś wysiada i się nie porusza. I to mnie zdziwiło trochę po jakimś czasie i w końcu się spojrzałem w jego stronę i zobaczyłem człowieka około 40 lat, całkowicie na czarno ubranego, z takimi dziwnymi, dzisiaj już niemodnymi, szpiczastymi wąsinkami, szpiczastą brudką. On miał założone ręce jedna na drugą i się tak bujał z nogi na nogi, uśmiechał się tak, patrząc takim pobłażaniem na mnie, co teraz zrobię, tak to odebrałem. Ja spojrzałem w ten czas na rejestrację tego samochodu i to było DO, jakaś kreska, litera, DO to jest symbol Dortmundu, kreska, litera i 666. Więc kiedy to zobaczyłem, pamiętam, że uderzyła mnie jakaś fala czegoś ohydnego, zimna takiego, coś, co mnie po prostu przeszło przeze mnie całego. Się strasznie przeraziłem, a za chwilę przyszła taka myśl. I od tego czasu przy każdym następnym demonicznym ataku powracałem do tej myśli. I to była taka sytuacja, że bo normalnie zły duch działa na nas na bazie pokus, nie pokazuje się w taki sposób. Tylko jeżeli ludzie wybierają albo Boga jako swojego Pana i Władcę i służyć Mu chcą z pełną świadomością, wtedy doświadczają też obecności rzeczywistej złego ducha, albo kiedy idą na drugą stronę i oddają swoje życie złemu duchowi, wtedy doświadczają też jego mocy, tylko wtedy nie doświadczają oczywiście mocy Bożej, która wspomaga i zwycięża. Więc ja po tym opowiedzeniu, tam już nie było jakby przestrzeni. Zły duch od tego momentu próbował mnie zniszczyć, zastraszyć. I ja, nie patrząc już na niego, poderwałem się i zacząłem przechodzić przez tą ulicę i po krótkim czasie dotarłem do takiej wąskiej, piaszczystej ścieżki, która szła wzdłuż nasypu kolejowego. Dotarłem do przedmieść Dortmundu, do stacji kolejowej. Kiedy przyszedłem na nią parę minut później, przyjechał jeden z dwóch pociągów relacji Dortmund-Berlin, załadowany młodzieżą, która wracała właśnie z tej Mayday. I ja w ten czas w tym pociągu, w otwartym takim wagonie jadąc, słyszałem muzykę, którą słuchali, bo mieli takie urządzenia ze sobą przenośne, głośna była muzyka. Widziałem różne rzeczy, przeżyłem tam taką też wizję dotyczącą Niemiec, takie osobiste też, osobowe takie ataki, słyszałem głosy. To się utrzymywało przez kilka tygodni też, że miałem jakby inną nadwrażliwość na te rzeczy. Jak patrzyłem na jakiegoś człowieka, to widziałem, w jakim stanie jest jego dusza w stosunku do Boga, czy jest od niego daleko, czy blisko. Jak widziałem jakieś obrazy, na przykład billboardy jakieś, czy napisy w miastach, na ścianach, to widziałem, czy były motywowane duchowo, czy nie, jak mocno.
I najgorzej przeżyłem, pamiętam, Berlin. Jak dotarłem do Berlina, to miasto jawiło mi się jako gniazdo węży po prostu. To było coś okropnego, się tam, jak się poruszałem przez te wszystkie ulice. I w końcu musiałem dotrzeć do Berlina Wschodniego, skąd pociągi do Gdyni odchodziły, do Polski. I kiedy dotarłem, tam była 22:20, a 10 minut później odchodził jedyny pociąg, który raz dziennie szedł do Gdyni, więc wsiadłem do niego i pociąg jechał 1,5 godziny, po czym się zatrzymał. I kiedy się zatrzymał, ja poczułem, że coś się zmieniło. I zacząłem się zastanawiać, co, i poczułem, że nie ma tej obecności duchowej, tych złych duchów, którą czułem cały czas wcześniej. I się zdziwiłem, ale w tym momencie otworzyły się drzwi. Okazało się, że wchodzi celnik, kontrola paszportowa, granica z Polską. Więc właśnie wtedy też tak przeżyłem to bardzo, bo dotarło do mnie, co się stało, żeśmy wjechali na obmodloną ziemię. Że jesteśmy na ziemi, na której ludzie setkami tysięcy codziennie przyjmują Pana Jezusa. Że miliony ludzi trzyma w ręku różaniec nocami, modląc się za swoje dzieci, za wnuków, którzy się naśmiewają często z tych ludzi. Że setki tysięcy ludzi co roku oddaje się pod opiekę Matki Bożej, tak jak właśnie tutaj głównie, w Częstochowie. I ja w ten czas dopiero mogłem pierwszy raz zasnąć. Spałem do rana, do 6 rano, kiedy pociąg przyjechał do Gdyni. Przeszedłem do domu, tam mojej żonie, moim rodzicom, siostrze mojej mamy opowiedziałem o tym wszystkim i powiedziałem do mojej mamy: mamo, to co teraz potrzebuję bardzo pilnie, to jest ksiądz. Potrzebuję księdza, który jak usłyszy tą całą historię, to mnie nie wyśmieje, tylko będzie mi w stanie pomóc. I moja mama powiedziała: jest dwóch, o których myślę, że to może być jeden z nich, ale jak pójdziesz do nich, Pan Bóg ci natychmiast wskaże, który to jest. I poszedłem pod pierwszy wskazany adres, to był pewien zakonnik. I po kilku sekundach już wiedziałem, że to nie ma być on, więc przeprosiłem go bardzo i powiedziałem, że idę teraz do... Znaczy, że nie będę się... nie skorzystam ze spowiedzi u niego. Poszedłem w drugi wskazany adres i to jest Kościół z Wieczystą Adoracją w moim mieście. Moja mama powiedziała mi też pierwszego dnia, kiedy przyjechałem, że pielgrzymuje po Europie Wschodniej figura Matki Bożej Fatimskiej, dokładna replika z Fatimy, która w takich nabożeństwach, te nabożeństwa mają służyć odnowieniu wiary w danych przestrzeniach, w danych miastach. I że za kilka dni będzie to spotkanie właśnie z nabożeństwo z figurą Matki Bożej w Gdyni. I kiedy szedłem, szukając tego drugiego księdza, zza kościoła wyszła mi naprzeciw starsza kobieta i powiedziała: proszę pana, bardzo przepraszam, czy mógłby pan pomóc, potrzebujemy silnego mężczyzny. Więc ja mówię: no oczywiście, dlaczego nie? Zaprowadziła mnie za kościół, okazało się, że na miejsce spotkania z tą figurą Matki Bożej trzeba przenieść stalowy krzyż. Więc ja poszedłem, słuchajcie, no to jest niesamowite, ja poszedłem pierwszy raz z własnej nieprzymuszonej woli, jako dorosły człowiek, do kościoła szukając ratunku. Ja byłem w potwornym stanie wtedy. I szukałem księdza, który miał mnie ratować i dostałem doniesienia krzyż, który wrzynał mi się tak w ramię, że z każdym krokiem myślałem, że się przewrócę. I szedłem przez główną ulicę miasta, w którym się wychowałem, w którym 18 lat żyłem. I jedyną myśl, którą miałem w głowie, to była taka, że za chwilę będę leżał tutaj na tej ziemi, żeby było śmieszniej, koło 3 po południu, i co pomyślą ci ludzie? No to... Więc słuchajcie, ja po prostu wstydziłem się tego krzyża. I wtedy, kiedy tak szedłem, myśląc każdym krokiem, że zaraz się przewrócę, nagle usłyszałem znowu ten głos, który słyszałem w Dortmundzie. I to były tym razem słowa: kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Wtedy było mi już wszystko jedno. Ja się popłakałem jak małe dziecko i powiedziałem: z tego kościoła już nie wyjdę. I już wiedziałem, że Pan Bóg mnie tutaj przyprowadził. I też pomyślałem sobie, jak to jest możliwe, że ja taki grzesznik, a Pan Bóg taki znak mi daje. I poszedłem do tego kościoła, usiadłem w ostatniej ławce, w rogu i próbowałem się modlić, bo się dowiedziałem, że ten ksiądz gdzieś pojechał po jakieś materiały budowlane i że będę musiał na niego zaczekać aż do mszy świętej, przypuszczalnie. Więc 3 godziny czasu były. Siedziałem w ostatniej ławce w rogu, próbując się modlić. Ale jak się modli ktoś, kto 17 lat się nie modlił? Więc nic mi się nie kleiło.
A w pewnym momencie usłyszałem, że drzwi się za mną z tyłu otwierają i że wchodzi jakaś grupa osób. Okazało się, że było to kilka kobiet starszych. I one przyszły aż do mnie, po czym uklękły i zaczęły się modlić. Ja pomyślałem, co się teraz dzieje, i spojrzałem na prawo, tam w stronę, którą były zwrócone, i to była pierwsza stacja drogi krzyżowej. Więc co było robić? Razem z nimi zacząłem odmawiać drogę krzyżową, przechodzić przez drogę krzyżową. W trakcie Pan Bóg pokazał mi rzeczy z mojego życia, obrazy, przez które zrozumiałem dopiero, co w życiu robiłem. Kiedy rozpoczęła się msza święta, nastąpiło zerwanie chmury nad Gdynią. Była niesamowita atmosfera, bo z jednej strony liturgia kościoła, msza święta, a na zewnątrz cały front jest przeszklony, waliły pioruny, jeden za drugim, ale po prostu jak karabin maszynowy. Wszystko huczało, bo deszcz walił o dach stalowy. Ja w każdym bądź razie po tej mszy świętej, tam się jeszcze dużo różnych rzeczy działo, ale jakoś udało mi się złapać tego księdza. Tam razem jeszcze przygodę mieliśmy taką, ratując tam jakąś kaplicę, która groziła zalaniem. W każdym bądź razie to był pierwszy kapłan, którego Pan Bóg postawił na mojej drodze. On po pierwsze ochrzcił kilka tygodni później mojego syna, po czym wszystko minęło. Nigdy więcej te sprawy nie wróciły. Jak się egzorcyści amerykańscy 2 lata temu modlili nad nim, powiedzieli, że jest absolutnie czysty, że nie ma żadnych pozostałości tamtych zdarzeń. Potem powiedział, żebym za kilka dni, żebym się przygotował, przyjął spowiedź z całego życia, spowiedź generalną moją. Więc słuchajcie, ja do tamtego momentu nie zdawałem sobie sprawy z tego, czym jest spowiedź święta. To było coś porażającego. Jak ja, kiedy odeszłem od konfesjonału, ja się czułem jak nowonarodzony człowiek. Ja mogłem objąć każdego człowieka, którego widziałem. Nagle było dla mnie 100% jasne, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, jak bardzo Pan Bóg każdego z nas kocha. Kiedy przyjąłem pierwszy raz Pana Jezusa po takim czasie, to szedłem po prostu, no, ja nie potrafię tego opisać. Potem pojechaliśmy z mamą do Częstochowy, właśnie tutaj, podziękować za to cudowne ocalenie, dlatego że dotarło do mnie przez opowieści mojej mamy i skojarzenie faktów, że Matka Boża bardzo się mną cały czas opiekowała. Otóż przed tym spotkaniem z Harrisem, na parę miesięcy wcześniej, ja oddałem się razem z moimi rodzicami pod opiekę Matki Bożej, która w formie takiej figury Madonna della Strada pielgrzymowała po parafiach. Ja o tym zapomniałem, ale Matka Boża nie. Jak wyjeżdżałem do Niemiec, to było święto Matki Bożej z Góry Karmel 16 lipca na te 20 lat. Jak potem, do dzisiaj tak jest, my wielokrotnie widzę, zobaczcie w jaki dzień się dzisiaj spotykamy, prawda? Ale pomijając to, jedna z moich córek urodziła się 15 sierpnia w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, druga 8 grudnia w Niepokalane Poczęcie, więc... No można powiedzieć, że oczywiście człowiek niewierzący powie przypadek, prawda? Ale dla chrześcijanina nie ma przypadków. Ja jestem 100% pewien, że to właśnie ona przez swoje wstawiennictwo to wszystko wymodliła. I też jedna rzecz dla wszystkich tutaj obecnych rodziców. Słuchajcie, moja mama modliła się 17 lat za mnie i kiedy myślała, że nie ma dla mnie ratunku, że pójdę do piekła, że jest po wszystkim, kiedy ona po ludzku już nie miała siły, wtedy Pan Bóg dał nawrócenie. Ja jestem przekonany... Jestem przekonany, że modlitwa rodziców zawsze będzie wysłuchana. Nawet żeby to miało być ostatni moment w życiu dziecka, ale będzie wysłuchana. Żadna taka modlitwa nie idzie na darmo. I po powrocie z Częstochowy, zaraz następnego dnia trafiłem do Warszawy, do telewizji Niepokonanów. Tam chciałem dotrzeć do księży biskupów, bo wiedziałem, co się dzieje, co nadchodzi nad Polskę, jaki walec idzie duchowy, który będzie miażdżył tutaj wszystko. Że ja, to, co wam opowiadam, to jest pewien fragment tylko rzeczy, które dzisiaj są w pełnej realizacji, również w naszym kraju, bo wiadomo dlaczego. To jest ostatni kraj naprawdę katolicki jeszcze, który można tak nazwać w Europie. I dlatego wiedziałem, że trzeba dotrzeć jak najszybciej do hierarchów, żeby podjęli działania dla ratowania młodzieży, dla odnawiania kapłaństwa, żeby kapłani znowu, tak jak zawsze w chwilach dziejowych, trudnych naszego kraju, stanęli na czele. I przyszedłem do tamtego miejsca, tam poznałem dyrektora stacji, który się przeraził, jak usłyszał całą historię.
Powiedział, bardzo przepraszam, nie mam czasu, widziałem po prostu tylko przerażenie w oczach. I za chwilę mówi, ale tu jest jedna siostra zakonna, proszę, ona, niech pan z nią porozmawia. No więc zacząłem rozmawiać z nią, to jest dzisiaj mój taki duchowy przyjaciel, siostra ze zgromadzenia Sacré-Cœur. I ona jest zresztą psychologiem z zawodu, więc potem mi powiedziała, że na początku sprawdzała, czy mam wszystkie klepki. Jak się okazało, że jakoś to wszystko funkcjonuje jeszcze, to powiedziała, mówi, czy pan jest z Warszawy? Ja mówię, nie, zatrzymałem się w Gdyni. On mówi, to bardzo dobrze, tam są ojcowie jezuici, pan natychmiast potrzebuje kierownictwa duchowego. I następnego dnia, czyli piątek, przyjechałem do Gdyni. Dyrektor ówczesny tego domu rekolekcyjnego, też dzisiaj taki bardzo dobry przyjaciel duchowy, mówi do mnie, bardzo przepraszam, mam mało czasu, wiem, że jakaś ważna sprawa, niech pan spróbuje to jakoś w skrócie powiedzieć. Ja zacząłem mu to wszystko opowiadać, a mówię, wie pan co, to ja mam czas, niech pan spokojnie mówi. Z czegoś tam zrezygnował. I co się okazało, że dwa tygodnie wcześniej, w czasie akupunktury, której się poddawał, demon związał go tak, że nie mógł ruszyć nawet rzęsami. Był kompletnie związany, jakiś ciężar go przytłaczał, wgniatał, że oddychać nie mógł, przeraził się, myślał, że to koniec jego życia i zaczął przyzywać tylko imienia Jezus, zaczął się modlić i po tej modlitwie to wszystko puściło. I wtedy zrozumiał, że to było przygotowanie, żeby mógł mnie poprowadzić, żeby zobaczył, że te rzeczy mogą być tak realne, że te siły mogą być tak fizyczne. I to był kierownik duchowy, który mnie potem następne 10 lat prowadził przez całe cykle ćwiczeń ignacjańskich i jako kierownik. Więc co się zaczęło dziać? On mówi tak, proszę pana, dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota, rozpoczyna się pierwszy tydzień ćwiczeń ignacjańskich, proszę przyjść z rzeczami na jeden tydzień. Wtedy to było dwa razy w roku, raz tydzień w zimie, jeden tydzień latem. Więc Pan Bóg wszystko też bardzo precyzyjnie zaplanował. I na tych ćwiczeniach zaczęła się walka duchowa. Zaczęły się, no różne rzeczy się działy. Sadzono mnie za klauzurę. Tam modlili się za mnie i jezuici, i siostry różne zakonne i no, demon próbował mnie zniszczyć wielokrotnie, ale nie było żadnego momentu, żeby Pan Bóg nie był zwycięski. W każdym momencie on przychodził z mocą, kiedy było to potrzebne. Więc Pan Bóg pokazał mi krok po kroku, jak błędne wyobrażenie miałem o nim, jak błędne wyobrażenie miałem o sobie samym, o świecie, który mnie otacza. Zaczął mnie budować potem od początku. I od tego czasu minęło 12 lat. Ja dzisiaj wraz z przyjaciółmi, którzy przeżyli podobne doświadczenia dla nich ważne, żywego Boga, który wkroczył w ich życie, tworzymy filmy dokumentalne, które mówią o tym, co Pan Bóg dzisiaj robi. Bo gdyby ludzie wiedzieli, gdyby poznali prawdę, to tak jak Jezus by powiedział, prawda by ich wyzwoliła. Dzieją się niesamowite rzeczy na tym świecie. Takie same albo jeszcze większe niż te, które On czynił. Naprawdę, to jest niebywałe, co, jak aktywny jest Duch Boży w dzisiejszym świecie. Wszędzie tam, gdzie ludzie się na Niego otwierają. Jest to czas wielkiej walki o duszę świata i o duszę pojedynczych ludzi i potrzeba jest świętych, potrzeba ludzi, którzy się zdecydują na całość pójść za Panem Bogiem. Każdy z Was, który taką decyzję podejmie w życiu, będzie wielkim światłem dla wielu, wielu ludzi. Dobrze, proszę Państwa, więc ja na koniec chciałbym coś powiedzieć. Mówiłem o różnych ciężkich rzeczach dzisiaj, które normalnie są zakryte. Tak się złożyło jakoś, że no, z rządzeniem Bożym Pan Bóg pozwolił, żebym to przeżył i żebym stamtąd wyszedł. Natomiast chciałbym Was bardzo prosić, żebyście nie zrozumieli tego lękowo. To jest rzeczywistość, która tak czy tak każdy człowiek, który odchodzi od Boga, stanie z nią w twarzą w twarz. To wszystko, co żeśmy widzieli, to jest tylko pewna zapowiedź spotkania z demonem, które odbędzie się u każdego człowieka, który odrzuci w swoim życiu Boga jako swojego Stwórcę i Pana. I co to dla nas oznacza? To oznacza dla nas z kolei, dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób już trochę bardziej z otwartymi oczami, z doświadczeniem Boga w sercu chodzą po tym świecie, że naprawdę trzeba w tej chwili włączyć się w walkę duchową o duszę tych wszystkich, którzy żyją w ciemności. Pan Bóg potrzebuje każdego z Was.
Jest są tysiące możliwości i sposobów, żeby Jemu służyć. Można się modlić, można ofiarowywać cierpienie, żeby jedno cierpienie nie było zmarnowane. Można wchodzić we wspólnoty, można rozmawiać, można tworzyć polityczne partie, nie wiem, cokolwiek. Wszystko to, co będzie promowało dobro, piękno i prawdę, czego idealnym przedstawieniem jest Bóg. Trzeba poszukiwać takich dróg i takich możliwości i prosić Pana Boga tak bardzo o to, żeby się nami posłużył, żeby nas oczyścił i użył jako narzędzi dla ratowania pozostałych i żeby pozwolił nam samym się uświęcić. To jest, moim zdaniem, są to wyjątkowe czasy, w których żyjemy. I ja kiedyś analizowałem, dlaczego w tym momencie tak się dzieje na świecie. Otóż nie jest to jakiś gwałtowny proces, który teraz nastąpił. Od mniej więcej po II wojnie światowej, od 60. lat przez wydarzenie duchowe, które wstrząsnęło duchowo chyba światem, to był Sobór Watykański II, powszechne wezwanie do świętości i mniej więcej w tym czasie wylanie Ducha Świętego w całym Kościele, na całym świecie. W różnych miejscach, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać wspaniałe wspólnoty. Pan Bóg powiedział, że nadejdzie czas, w którym starcy będą śnili, młodzi będą prorokować. To wszystko się dzieje dzisiaj, wszędzie. Pan Bóg przywraca powszechne doświadczenie Jego obecności, tak silne, jak było to w pierwszych wiekach. I wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą na drogę spotkania z Nim, doświadczają tego. Więc co zrobił demon? Po prostu widząc, że jego czas się skraca, że Pan Bóg przygotowuje ludzi do głębszego, bardziej zażyłego z Nim obcowania, stworzył pewną antystrukturę. I to były czasy hipisów. Muzyka, która stała się nośnikiem tworzenia antywspólnoty, która tak naprawdę niszczyła ludzi duchowo, a im się wydawało, że są jednością, rodziną. Rewolucja seksualna, która z tym była związana, więc zaprzeczenie wartościom, które przez 2000 lat formowały całą Europę i cały świat, w którym żyjemy. Więc to wszystko była odpowiedź właśnie na uprzednie działanie Pana Boga. I teraz co się dzieje dalej? Jan Paweł II, prawda? Wielki święty, potężny znak dla całego Kościoła, dla całego świata, który mówi, że nadchodzi wiosna Kościoła. Jeżeli mimo tej ciemności on, który wszystko widział, mówi, że nadchodzi wiosna Kościoła, to chyba należy uwierzyć w jego słowa. Więc ja was zapraszam wszystkich, tak jak tutaj jesteście, gdziekolwiek się duchowo znajdujecie, do dużo głębszego oddania się Bogu. Do otwarcia serca, tak jak Jan Paweł II mówił, na oścież Chrystusowi i zaproszenia Go do tego, żeby się posługiwał wami. To jest najważniejsze. My, katolicy, chrześcijanie, musimy oprzytomnieć, musimy się obudzić, musimy zobaczyć, co się dzieje dookoła i zacząć modlitewnie stawać się kapłanami modlitwy. Ludźmi modlitwy, którzy poprzez modlitwę będą tworzyć dzieła, które będą prowadzić innych do modlitwy. To jest najważniejsze. Tak musi to koło funkcjonować. I tego wam wszystkim z całego serca życzę. Dziękuję za spotkanie z Panem Bogiem.